Skarb miał być ukryty pod jedynym świerkiem przy drodze prowadzącej na szubienicę. Złoto, zegarki, wisiorki już zabierali się do poszukiwań, kiedy okazało się, diabeł tkwi w szczegółach, że nie wzięli łopaty. Nazywam się Joanna Lamparska, piszę książki i robię dla Was programy o tajemnicach historii. Dzisiaj idziemy śladem skarbów ukrytych gdzieś na Dolnym Śląsku i różnych dziwnych opowieści o tym, jak były odkrywane. Wiara w to, że niemal pod każdym drzewem, pod każdym zabudowaniem na Dolnym Śląsku szczególnie ukryte są jakieś poniemieckie skarby, jest bardzo silna. Zastanawialiście się kiedyś, skąd ona się bierze, czy te skarby rzeczywiście były tu zakopywane? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, pojedźmy na chwilę do Lubomierza, gdzie stoi przepiękny klasztor. Jest rok 2014. Do Lubomierza przyjeżdża dwóch w miarę młodych Niemców. Pod świerkiem, przy drodze prowadzącej na dawną szubienicę, zaczynają oglądać teren. Mają ze sobą mapkę. Jak się okaże, potem jest to mapka, którą sporządził ich ojciec w 1952 roku. W Lubomierzu przed wojną pracował jako ogrodnik. Kiedy w 1945 roku musiał opuścić tę ziemię, kosztowności rodzinne, zegarki, biżuterię, tabakierkę, a także sekretnik. Co to jest sekretnik? To jest pudełeczko, które czasami nosi się na łańcuszku, do którego można włożyć na przykład włosy ukochane albo malutkie zdjęcie, to wszystko upchnął do słoika i ukrył właśnie pod tym świerkiem. Ci dwaj młodzi Niemcy pochodzą z Hamburga. Jeden jest, jak się potem okaże, dyrektorem do spraw marketingu. Są to ludzie wykształceni, znający świat. Przyjeżdżają do tego Lubomierza, znajdują ten świerk i postanawiają z mapą, na której jest czerwony krzyżyk, zacząć szukać skarbu. Ale w momencie, kiedy już się mają do tego zabierać, okazuje się, że do poszukiwań potrzebna jest jednak łopata. Wyobrażacie sobie sytuację, gdyby Indiana Jones poszedł na badania bez łopaty? Dwaj Niemcy robią to, co uważają za słuszne. Wędrują do najbliższego gospodarstwa, naciskają dzwonek, otwiera im mężczyzna i pytają, czy mógłby pożyczyć łopatę. Ten mężczyzna jest dość podejrzliwy. No, nieczęsto się zdarza, że przychodzi dwóch obcokrajowców i prosi o łopatę. Powiadamia policję, ale okazuje się, że ci ludzie szukający skarbów mają również przy sobie własny, nazwijmy to, glejt. Mają kartkę, na niektórej w bardzo niepoprawny sposób napisane jest po polsku, że oni nie robią nic złego, że mają dobre zamiary i tak, tak w ogóle, żeby się od nich odczepić. Wyobraźcie sobie tę historię, tak sobie ją po prostu wyobraźcie. Kiedy myślimy o tych strażnikach skarbów, o tych Niemcach, którzy przyjeżdżają na Dolny Śląsk, żeby odzyskiwać skarby swoich dziadków czy rodziców, to zawsze widzimy groźną sytuację. A tutaj dwóch chłopaków, którzy nie mają łopaty, zostają znalezieni przez policję. Badania wstrzymane. Przez całą noc miejsce akcji jest pilnowane i dopiero na drugi dzień odbywa się już oficjalna eksploracja i rzeczywiście pod ziemią znajduje się słoik. Słoik, w którym, jak wspomniałam, są różne bardzo cenne rzeczy. Dzisiaj to złoto, ten skarb, został przekazany do muzeum w Lubomierzu. Dlaczego nie otrzymali go ci dwaj Niemcy? Dlatego, że swoje, w cudzysłowie, badania robili absolutnie bez żadnego pozwolenia. Takie historie jak ta bardzo często usłyszycie na Dolnym Śląsku. Do 1945 roku mieszkali tutaj Niemcy, potem przyjechali Polacy, więc poszukiwania różnych rzeczy były bardzo częste. Zresztą widzimy to od razu w pierwszej powojennej
prasie. 45, 46 rok, spójrzcie na gazety. Pionier, Słowo Polskie, czy jakieś inne mniejsze dzienniki piszą przede wszystkim o pierwszej powojennej gorączce złota. W Świdnicy na przykład ludzie szukają podziemnych magazynów zamiast złota. Znajdują tam jednak bieliznę, poduszki i garnki. W tej samej Świdnicy szabrownicy wchodzą do starego mieszkania i tam znajdują po prostu książki, trochę łyżek, trochę niezbyt wartościowej porcelany. Więc gdzie są te skarby? Jak to gdzie? Również zaraz po wojnie pojawia się pierwsza historia o złotym pociągu. Zobaczcie, jak tam wszystko w tej informacji prasowej rośnie. Miało być kilka gramów złota, potem jest kilogram, a kiedy pisze już o tym dziennikarz, to są tony, po które trzeba wysłać, uwaga, pociąg specjalny z Warszawy. Ale ludzie rzeczywiście znajdują i te dwie informacje, te legendy o wielkich skarbach i te prawdziwe, małe znaleziska zaczynają tworzyć pewną otoczkę, w której Dolny Śląsk będzie żył przez kolejne lata i która sprawi, że wszyscy będą chcieli coś znaleźć. Pamiętam taką historię, którą przyniosła jedna z naszych oglądających. Wrocław, Leśnica. Do domu, w którym mieszka, to jest stara kamienica, regularnie przyjeżdża dwóch Niemców, ojciec i syn. I proszą tylko o jedno, żeby mogli stanąć przy oknie na najwyższym piętrze kamienicy. Robią to dwukrotnie, nikt nie wie po co, do momentu, kiedy na wysokości jakby wzroku, w miejscu, na które się patrzy z tej kamienicy, powstaje jakaś dziwna w nocy dziura, więc wszyscy dochodzą do wniosku, że Niemcy po prostu coś tam sobie zostawili. Ale te opowieści potrafią być bardzo zwodnicze, dlatego że ludzie, którzy stąd wyjeżdżali, po prostu ukrywali swoje drobiazgi. Nie było tu złota ani gigantycznego sezamu, ale i to niektórzy potrafią wykorzystać. Nie każdy, kto szuka skarbów i przyjeżdża z zagranicy, jest strażnikiem skarbu albo synem SS-mana, który coś ukrył, a takie historie po Dolnym Śląsku krążą bardzo często i wykorzystał to w 2014 pewien mężczyzna, Polak, na stałe mieszkający w Niemczech, który przedstawiał się przedsiębiorcom z okolicy jako syn SS-mana, który ukrył tutaj wielki skarb. Jeżeli ktoś pomoże mu w odnalezieniu tego skarbu, właściwie zapłaci za badania, on podzieli się pieniędzmi z odkrycia. Syn SS-mana, około 50, który kazał potem mówić na siebie Wolf, znajduje pewnego przedsiębiorcę spod Wrocławia, który bardzo potrzebuje pieniędzy, żeby zainwestować. Proponuje mu więc następujący układ. Tamten da mu sporo pieniędzy, będzie to w sumie, uwaga, 205 tysięcy złotych, a on za te pieniądze kupi działkę pod Świdnicą i wykopie wielki skarb. Tamten człowiek daje pieniądze, syn SS-mana zaczyna badania, ale pojawiają się kłopoty. Jest dużo wody, pojawiają się trupy, członkowie Odessy śledzą go, w ogóle wszystko jest nie tak. Pieniądze muszą płynąć, potrzebne są maszyny. Ten człowiek kopie, ale nie może do tego skarbu dotrzeć, to jest bardzo trudne. I w końcu wrocławski przedsiębiorca zaczyna się denerwować. No jak to? Miały być miliony, wydał już tyle pieniędzy, a tu nie ma niczego. I tak ta sprawa kończy się w sądzie. Syn SS-mana idzie do aresztu, potem do więzienia. Miałam szansę z nim porozmawiać, powiedział mi, patrząc prosto w oczy, no i co, że byłem w więzieniu. Serce mi naprawili, zeszczuplałem. Ale ten sam człowiek, bazując na legendzie o tajemniczych
ukryciach skarbu, o świadkach, o tych rzeczach, które gdzieś głęboko są zakopane, powraca kilka lat temu z historią dzienników wojennych, tajemniczego dokumentu, w którym mają być informacje o ukrytych skarbach, który to dziennik napisał oczywiście jego ojciec. Tym razem to jest przybrany ojciec, oficer SS. I znowu szuka ludzi, którzy dadzą mu pieniądze na poszukiwania. Ale tym razem nie wychodzi, bo tak jak wspomniałam na początku, diabeł tkwi w szczegółach. Dokument, który wszystkim pokazuje, jest co prawda napisany na starym papierze, ale ołówek, którym został napisany, którym zostały zrobione notatki, jest już współczesny. Pytacie, czy są te ogromne skarby, czy ludzie znajdują? Tak, znajdują, ale nie tony złota, nie mityczne studnie, w których mają być ukryte dzieła sztuki. Znajdują drobiazgi po ludziach, którzy tu mieszkali i dlatego każdy taki drobiazg warto uszanować, bo jest to po prostu część naszej historii. Jeżeli znacie podobne opowieści, jeśli słyszeliście kiedyś o rzekomych strażnikach skarbów, wiem, na pewno nie wierzycie w synów SS-manów, którzy mają tajemnicze notatki, ale jeśli znacie podobne historie i chcecie się nimi z nami podzielić, czekamy na Wasze listy.